Została podjęta decyzja w sprawie budowy muru na polsko-białoruskiej granicy. Czy pana starosty zdaniem jest to bardzo dobra decyzja? Bardzo dobra. Zabiegaliśmy o tę decyzję od wielu, wielu miesięcy, od kiedy praktycznie powstał problem migracyjny, wojna hybrydowa z Łukaszenki, z Polską, z Unią Europejską. Od wtedy od razu mówiliśmy, że bez muru w demokratycznym państwie prawnym nie jest możliwe zatrzymanie uchodźców. W demokratycznym państwie prawnym, pani redaktor, nikt nie podejmie decyzji o strzelaniu do ludzi. Taka decyzja jest bardzo, bardzo problematyczna, szczególnie do ludzi, którzy nie wiemy, jaki jest ich status. O tak, tak najbardziej dyplomatycznie można odpowiedzieć. Czy autentycznymi są uchodźcami, czy też migrantami ekonomicznymi, czy z jakiegokolwiek innego powodu po prostu próbują przekroczyć naszą granicę, granicę unijną, granicę polską w sposób nielegalny. Tego typu działania w demokratycznym państwie prawnym powinny się odbywać właśnie na zasadzie izolowania tego naszego miejsca, wyizolowania poprzez fizyczną zaporę, tak? I to w tych miejscach, gdzie nie ma naturalnych jakby przeszkód. Głównie nam chodziło o to, że Puszcza Augustowska, Białowieska jest taką naturalną przeszkodą. Bez wątpienia rzeka Bug na dalszym odcinku granicy z Białorusią, bagna są taką naturalną zaporą. Natomiast tam, gdzie bezpośrednio przy granicy są pola uprawne, gdzie są osiedla ludzkie, gdzie jest po prostu wsie, miasteczka, tam absolutnie ci ludzie będą tamtędy właśnie przechodzili i to się sprawdza. W taki sposób jest kierunek migracyjny i tam powinien powstać mur. Jeżeli ktokolwiek mówi, że ten mur nie powinien powstać, to ja zapraszam na YouTube, na wielu, wielu miejscach są filmiki, w jaki sposób migranci po prostu szturmują tą granicę, przechodzą przez tą granicę i nikt nie jest w stanie ich zatrzymać. W tym przypadku. Tylko ta fizyczna zapora, dlatego każdy racjonalny człowiek powie, że musimy się zabezpieczyć. Tym bardziej, że wbrew pozorom koszt tego muru nie powinien być obciążona, nie powinna być strona polska, tylko i wyłącznie strona polska. Koszt tego muru powinien spoczywać na barkach struktur unijnych, dlatego, że to jest granica unijna i dlatego, że my bronimy tak naprawdę. Nie oszukujmy się, ale przed migrantami bronimy obywatela niemieckiego, bo tam docelowo ten migrant po prostu ma punkt docelowy i tam docelowo on się znajdzie. On nie przychodzi do Polski, on idzie na zachód. Kiedy mówimy o kosztach, to powinniśmy powiedzieć sobie bardzo wyraźnie. Koszt utrzymania jednego imigranta, dziecka na przykład, które trafia do domu dziecka, bo nikt się nie chce do niego przyznać, to jest 10 tysięcy miesięcznie. Tak? Koszt utrzymania migrantów w formie tych całego wsparcia socjalnego, który trzeba będzie im zagwarantować, to są gigantyczne pieniądze. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o kosztach, gdy kładziemy na szale koszty społeczne, kulturowe, koszty związane z bezpieczeństwem państwa, a z drugiej strony koszt wybudowania zapory fizycznej na granicy, która moim zdaniem i zdaniem ekspertów, co jest najważniejsze, a także doświadczeń innych państw, na przykład państwa izraelskiego, państwa Stany Zjednoczone na granicy z Meksykiem, przecież taki sam mur wybudowały, to biorąc pod uwagę te koszty i porównując je, absolutnie jest to koszt znikomy dla państwa polskiego, a dla Unii Europejskiej w ogóle nieistotny z punktu widzenia budżetu Unii Europejskiej. Co istotne, geodeci już rozpoczęli pracę na terenie i gminy Sokółka, i gminy Szudziałowo. W tym pasie przygranicznym przystąpiono do wytyczania tego muru. To jest bardzo, bardzo dobra dla nas informacja, że połowa roku, jak powiedział rzecznik rządu, a mi się wydaje, że w czasie, bo po tym tempie prac duża część tego muru może powstać nawet wcześniej. Boję się tylko o jedno, żeby nie przedłużać tej procedury związanej z uchwaleniem ustawy, bo to będzie najgorsze, co może się wydarzyć i dlatego apeluję do wszystkich senatorów, tak, żeby panowie podejść w sposób odpowiedzialny do Polski. Ile kilometrów muru będzie w powiecie sokólskim? Na całej granicy, bo właściwie my nie mamy naturalnej przeszkody na granicy z Białorusią, tak? U nas na całej granicy od właściwie północy naszego powiatu do południa cały czas jest to
bardzo słabo zalesiony teren, wiele pól uprawnych i cała nasza granica będzie objęta po prostu tym murem.